Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę, trzeciego tygodnia Wielkanocnego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii, według świętego Jana, słyszymy o tym, jak Pan Jezus po pierwsze mówi, że jest chlebem na życie wieczne, jest pokarmem na życie wieczne. A po drugie, mówi do nas, że wolą jego ojca jest to, aby każdy, kto wierzy w jego syna, miał życie wieczne. Zatem zatrzymajmy się najpierw nad tym pierwszym stwierdzeniem, które Pan Jezus do nas dzisiaj mówi. Jest pokarmem na życie wieczne, czyli jest chlebem dającym zbawienie. Gdzie przyjmujemy ten chleb? Właśnie w czasie mszy świętej. Tam ofiaruje się Jezus na ołtarzu, abyśmy mieli właśnie pokarm na życie wieczne. Czyli Pan Jezus mówi, że sakrament Eucharystii, komunia święta jest tym pokarmem, który nas przygotowuje na zmartwychwstanie, na zbawienie i na życie wieczne. No i druga sprawa, jakże piękna, potwierdzająca miłość Boga do człowieka, bo mówi sam Bóg, Moim pragnieniem jest to, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne. Czyli zobaczcie, że każdy, kto uwierzy Jezusowi, będzie miał życie wieczne. Oczywiście, to nie znaczy, że ja wierzę i nic nie robię w tym kierunku, no bo ja uwierzyłem. No nie, wierząc panu Jezusowi, ufając panu Jezusowi, pamiętamy, jesteśmy w Tygodniu Biblijnym, żyjemy Słowem, żyjemy Słowem. I sakramentami, czyli krótko mówiąc, pismo święte i sakramenty to jest to, co nas prowadzi do zbawienia. Nasze dobre postępowanie, poprzedzone fragmentem pisma świętego, poprzedzone pokarmem na życie wieczne, przyczynia się do tego, że człowiek, że człowiek otrzymuje życie i zbawienie w Królestwie Niebieskim. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej środy pozdrawiam z Panem Bogiem.